ponad 14 milionów kilometrów kwadratowych skutych lodem i przykrytych grubą warstwą śniegu, a do tego temperatury sięgające minus 70, a rekordowo nawet minus 90 stopni Celsjusza. Takie właśnie warunki panują na Antarktydzie. I pomimo, że w tych warunkach o jakiejkolwiek produkcji roślinnej nie może być mowy, to na biegunie południowym spotkać można całkiem sporo ciągników rolniczych, które to wykorzystywane są tam w zupełnie innych niż rolnicze zastosowaniach. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na szybki przegląd traktorów wykorzystywanych w najmroźniejszych regionach globu. Przekonajmy się, jakie marki ciągników rządzą na skutym lodem kontynencie, do czego są wykorzystywane oraz jakie modyfikacje względem seryjnych konstrukcji w nich poczyniono. Ja jestem Mateo i witam Was na moim kanale. Jeśli takie mechanizacyjne odcinki jak ten Wam się podobają i chcielibyście ich zobaczyć więcej, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym materiałem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego mojego kolejnego filmu. A tymczasem przechodzimy do tematu dzisiejszego odcinka. Ciągniki rolnicze są nie tylko częstymi bywalcami mroźnego lądu, ale również były to pierwsze pojazdy mechaniczne, jakim w ogóle udało się przemierzyć biegun południowy. Jednymi z pierwszych ciągników, jakie trafiły na Antarktydę, były gąsienicowe ciągniki Kletrak, zabrane tam przez ekspedycję Berda, która to miała na celu założenie bazy badawczej na jednym z wybrzeży. Jednak ciągnikiem, który na stałe zapisał się w historii ekspedycji polarnych, okazała się zupełnie inna marka. Dokładnie 14 października 1957 roku z nowozelandzkiej bazy Scott na Antarktydzie wyruszyła ekspedycja pod kierownictwem Sir Edmunda Hillary'ego, w skład której wchodziły trzy lekko zmodyfikowane egzemplarze ciągników Ferguson TE-20S, ciągnące za sobą sanie z benzyną, prowiantem oraz resztą bagaży. Celem wyprawy było nie tylko pokazanie niezawodności ciągników Fergusona, ale także sprawdzenie, czy Antarktyda to tak naprawdę jeden, czy też może dwa kontynenty, co do czego część naukowców nie miała wówczas pewności. Przed wyprawą w ciągnikach dokonano kilku modyfikacji, które miały usprawnić im pracę w skrajnie nieprzyjaznych warunkach. Doposażono je m.in. w specjalne gąsienice, mające poprawić trakcję oraz zredukować zapadanie się w śniegu. Oprócz tego zamontowano na nich także brezentową kabinę, która miała chronić pasażerów przed lodowatym wiatrem. Poza tym ciągniki nie odbiegały zbytnio od seryjnych konstrukcji, a montowany w nich seryjnie benzynowy silnik bardzo dobrze spisywał się w niskich temperaturach. Ekspedycja Sir Edmunda Hillary'ego dotarła bezpiecznie do celu swojej podróży w bazie Ross Sea 2 marca 1958 roku. Ciągniki pozostawiono na biegunie do użytku stacjonujących tam amerykańskich naukowców. Wyprawa ta na stałe wpisała się do historii oraz do popkultury i to do takiego stopnia, że Edmund Hillary wraz z jego polarnym ciągnikiem Ferguson widnieją na nowozelandzkich banknotach 5-dolarowych. Sir Edmund Hillary zmarł w 2008 roku w wieku 89 lat w swojej rodzinnej miejscowości Auckland w Nowej Zelandii. Dokładnie 56 lat po dokonaniu Sir Edmunda Hillary'ego, Holenderka Manon Ozenwort dla upamiętnienia jego ekspedycji wyruszyła ciągnikiem Massey Ferguson 5610 w podróż przez Antarktydę. Jej wyprawa zbiegła się z 56. rocznicą utworzenia marki Massey Ferguson, a sponsorami tego wydarzenia był koncern Akko oraz marka olei Castrol. Tak więc Massey Ferguson przetarł ciągnikom szlaki na biegunie południowym, jednak dziś to zupełnie inna marka wiedzie prym na wiecznie zamarzniętym lądzie. Traktorami, które obecnie cieszą się na Antarktydzie największą popularnością, będąc też głównymi końmi większości misji badawczych, są ciągniki marki Challenger. I to chyba nikogo nie powinno dziwić. Traktory amerykańskiej marki, należącej obecnie do koncernu Akko, już fabrycznie są dość dobrze przygotowane do pracy w ciężkim śniegu i lodzie, a to wszystko dzięki swoim gumowym gąsienicom. To właśnie m.in. australijski program arktyczny wykorzystuje w swoich szeregach liczne ciągniki Challenger, ale zanim trafią one na biegun południowy, poddawane są licznym modyfikacjom. W Australii takimi przeróbkami trudnią się dilerzy marki. Przede wszystkim traktory wyposażone są w specjalne podgrzewacze oleju w silniku i przekładni, tak aby uniknąć zjawiska gęstnienia oleju w naprawdę skrajnych temperaturach. Dodatkowo ciągniki są ocieplane, tak aby ograniczyć utratę ciepła. W niektórych zmieniona jest także maska na wzmocnioną, bardziej wytrzymałą i do tego modyfikowany jest układ chłodzenia, tak aby umożliwić większą kontrolę nad temperaturą pracy jednostki napędowej. Często traktory doposażone są także w różnego rodzaju ładowacze czy lemiesze do zgarniania śniegu. Zdarzają się także specjalne modyfikacje kabin umożliwiające wykorzystywanie ciągnika do transportu osób lub towarów
lub także pewnego rodzaju konwersje na ciągniki siodłowe. Dla tak zmodyfikowanych ciągników praca nawet przy minus 50 stopniach Celsjusza to żaden problem. A do czego wykorzystywane są tam w zasadzie ciągniki? Przede wszystkim do transportu. Ogólnie spora jego część odbywa się drogą lotniczą, jednak nie we wszystkie miejsca można dolecieć, a zwłaszcza w nich wylądować. Poza tym przez większość czasu warunki pogodowe na Antarktydzie są na tyle niesprzyjające, że o wiele bezpieczniejszym i pewniejszym środkiem komunikacji są ciągniki. Głównym zadaniem Challengerów jest odbieranie ze statków dostaw paliwa dla stacji badawczych oraz innych produktów niezbędnych do funkcjonowania na biegunie. Do tego celu wykorzystywane są m.in. specjalne gigantyczne sanie, które suną za ciągnikami przez setki kilometrów, dostarczając ładunek w głąb lądu. Ciągniki wspólnie z ratrakami przygotowują też lądowiska dla samolotów. Z uwagi na panujące na Antarktydzie warunki, takie polowe lądowiska trzeba robić w zasadzie za każdym razem od nowa. Jednak nie samymi Challengerami Antarktyda stoi. Podróżowanie po terenie Antarktydy jest niezwykle niebezpieczne. Nigdy nie wiadomo, co znajduje się pod powierzchnią śniegu, a często jego wierzchnia warstwa skrywa różnego rodzaju przeszkody, takie jak uskoki czy przepaście, w które ciągnik może wpaść i już sam stamtąd nie wyjechać. Dlatego też przy wytyczaniu dróg korzysta się z sonarów, a gdy wyrwa w trasie zostanie wykryta, odkopuje się ją i zasypuje ponownie dużą ilością zagęszczonego śniegu. Do takich zadań potrzeba naprawdę potężnych maszyn. Drugą popularną na Antarktydzie marką ciągników jest Case IH, a dokładnie to ich flagowy gąsienicowy model Quatrac. Już od ponad 20 lat amerykańska marka dostarcza tam specjalne wersje swoich ciągników, gdzie wykorzystywane są one do transportu naprawdę ciężkich ładunków. Te czterogąsienicowe przegubowe bestie bez problemu radzą sobie z przeciąganiem nie tylko ogromnych zaprzęgów sani, ale także przestawiają całe budynki z jednego miejsca na drugie. Ciągniki te również poddawane są podobnym modyfikacjom, co wcześniej wspomniane przeze mnie Challengery. Zbiornik paliwa powiększony został trzykrotnie względem seryjnej pojemności, a maszyny zostały wyposażone także w 240-woltowe podgrzewacze silnika i oleju przekładniowego. Silnik również został całkiem zabudowany, a powietrze trafiające do dolotu jest dodatkowo podgrzewane, aby ułatwić rozruch i pracę silnika w temperaturach nawet minus 40 stopni Celsjusza. W zeszłym roku fabryka Case IH w Fargo w Dakocie Północnej otrzymała zlecenie na budowę kolejnych trzech antarktycznych wersji swoich ciągników Quatrac 500, które trafić mają do użytku w miejsce docelowe do końca stycznia 2023 roku. Transport takich gigantów odbywa się drogą powietrzną lub morską, a koszt wyprodukowania jednego takiego specjalistycznego ciągnika to ponad $1 000 000. W filmie o ciągnikach rolniczych na Antarktydzie nie może zabraknąć także polskiego akcentu. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska również posiada na biegunie południowym swoją stację badawczą. Niestety żadnych zdjęć pracujących tam ciągników nie udało mi się znaleźć, natomiast ustaliłem, że pracuje tam dość rzadki Ursus 3514. Na swoje krajowe ciągniki postawiła też fińska stacja badawcza, która do prac porządkowych wykorzystuje na biegunie ciągniki Valmet 505. Brytyjczycy z kolei na swojej stacji korzystają z amerykańskiego ciągnika John Deere 7820 i to w wersji na czterech gąsienicach, która to powstała jeszcze na długo, zanim modele serii 8RX zostały wprowadzone do seryjnej produkcji. Zapewne zastanawiacie się, jak radzą sobie te ciągniki w takich skrajnych temperaturach. Te owszem również są zmodyfikowane, jednak z opowieści pracujących na nich operatorów, to spora część z nich wykorzystywana jest tylko latem. Ogólnie dają sobie radę, jednak poniżej minus 30 stopni Celsjusza zaczynają się już problemy, przez co raczej unika się użytkowania ich w te najzimniejsze dni. Na biegunie południowym można spotkać też liczne maszyny marki Caterpillar, czyli obecnie największego producenta ciężkiego sprzętu na świecie. Mowa tu zarówno o ciężkich buldożerach, koparkach, równiarkach, czy także mniejszym sprzęcie, jak ładowarki czy koparko-ładowarki. Pierwsze maszyny amerykańskiego producenta pojawiły się na biegunie południowym już pod koniec lat 40. Były to specjalne gąsienicowe spychacze, wykorzystywane na stacji badawczej do prac porządkowych oraz radzenia sobie ze śniegiem i lodem spowijającym grunt. Caterpillar dostarczał także pierwsze egzemplarze ciągników Challenger, kiedy to jeszcze marka była w ich posiadaniu i zanim sprzedana została w ręce ACCO. Na potrzeby eksploracji Antarktydy firma Cress Carrier dostarczyła także kilka egzemplarzy pojazdów arktycznych zbudowanych na bazie woźdeł budowlanych Caterpillar, które to pełnią funkcję mobilnych baz dla naukowców oraz służą do przewozu osób. To prawdziwe ekstremalne kampery z własnymi generatorami prądu oraz ogrzewaniem, w których to w komfortowych warunkach można zamieszkiwać wiele dni czy nawet tygodni.
Spora część z tych pojazdów malowana jest na czerwono i wcale nie jest to przypadek. Kolor ten został wybrany celowo, aby pojazd lepiej rzucał się w oczy pośród śnieżnych zasp i kompletnie białego terenu dookoła. Na Antarktydzie znaleźć też można liczne pojazdy specjalistyczne, stworzone specjalnie na panujące tam warunki. Mowa tu na przykład o pojazdach marki Tucker Snowcat, produkcji amerykańskiej. Tucker Snowcat to firma specjalizująca się w produkcji ekstremalnych terenowych pojazdów z naciskiem na pokonywanie wysokich warstw śniegu i jest to światowy lider, jeśli chodzi o tego typu maszyny. Ich liczne pojazdy pracują nie tylko na Antarktydzie, ale także w Arktyce, na Alasce czy w wielu częściach Kanady. Co ciekawe, firma oferuje także wersję rolniczą swojego pojazdu, dedykowaną do pracy w bardzo grząskim gruncie, jednak stanowi to zaledwie mały procent sprzedaży firmy. I to by było wszystko w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że materiał się Wam spodobał. Jeśli tak, to koniecznie pamiętajcie zostawić pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, aby mieć pewność, że nie przegapicie żadnego kolejnego odcinka. Zapraszam Was także do sprawdzenia moich pozostałych profili na Instagramie, Facebooku czy TikToku oraz do dołączenia do naszej grupy facebookowej Mechanizatorzy Mateo 780 po więcej ciekawostek ze świata rolnictwa i maszyn rolniczych. A tymczasem ja się z Wami żegnam, wielkie dzięki za dzisiaj i do usłyszenia już niedługo w kolejnym odcinku na moim kanale.